Hej wszystkim! Dzisiaj opowiem o postaci Jokera. Jeżeli odcinek się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Oczywiście bardzo dziękuję za 124 subskrypcje. Przechodzimy do tematu. Joker to postać stworzona przez Jarego Robinsona, Billa Fingera oraz Baba Keina. Pierwszy raz wystąpiła w Batman z 1940 roku. Nieodłącznym znakiem charakterystycznym Jokera jest jego czerwony uśmiech, zielone włosy oraz biała skóra, których pojawienie się spowodowała kąpiel w chemikaliach. Nie znamy tak naprawdę początku Jokera, jego szaleństwo sprawia, że on nie zna sam siebie i woli wybrać po kilka wersji tej historii. Każda jednak sprowadza się do upadku do zbiornika z chemikaliami, Face Chemicals. Joker to również najważniejszy, najbardziej popularny oraz najbardziej psychopatyczny wróg Batmana. Jest to nemezis Batmana, który jest odpowiedzialny za wiele strasznych rzeczy w karierze superbohatera, m.in. morderstwo Jasona Todda czy postrzelenie Barbary Gordon. Jokera cechuje nie tylko kompletna niepoczytalność, ale też ogromna inteligencja. Posiada również różne gadżety, np. ozdobny kwiatek strzelający kwasem lub jadem Jokera. Joker wynalazł własny gaz, jad Jokera, który powoduje diabelski śmiech, aż w końcu śmierć. Joker uciekł z więzienia, chciał znaleźć dawną znajomą. W tym samym czasie nowy Robin, czyli Jason Todd, szukał swojej prawdziwej matki, która w rzeczywistości była znajomą Jokera. Śledztwo doprowadziło go do Etiopii, gdzie poznał się z Shaylon Heywood, swoją matką. Fantażowana doprowadziła go w ręce kryminalisty, który brutalnie pobił go przy pomocy łomu. Joker zostawił rodzinę w magazynie z bombą. Kiedy przybył Batman, było już za późno. Todd nie miał siły, by rozbroić bombę. Broczny rycerz był świadkiem wielkiej eksplozji, która uśmierciła jego pomocnika. Batman przysiągł, że zabije Jokera i położy kres jego zbrodnią. Joker jednak otrzymał stanowisko ambasadora Iranu. Oznaczało to, że posiadał immunitet, dzięki któremu nie mógł być oskarżony za swoje zbrodnie. Podczas swojej przemowy, podczas zgromadzenia ONZ Joker planował zatrucie wszystkich z lecz dzięki pomocy Supermana Gaz został unieszkodliwiony. Jak zawsze jednak Klaun miał łasa w rękawie i wysadził połowę sali. Zaczęła się masakra, w której zginęło wiele niewinnych osób tym Joker chciał uciec z helikopterem, lecz Batman wciąż go ścigał. Nopesz dostał się do niego i ugłuszył pilota. Mimo to Joker dalej się śmiał, choć zaraz miał zostać zabity. Śmigłowiec ostatecznie rozbił się, przez co Batman pomyślał, że jego największy wróg nie żyje. Joker jednak przeżył i powrócił do Gotham, gdzie do współpracy namówił go Riddler, który wcześniej zawał sojusz z haszem. Rolą Jokera w ich planie było upozorowanie śmierci doktora Thomasa Eliota, który tak naprawdę krył się za bandażami hasza. Po ataku Harley Quinn na operę, Joker zastrzelił Elliota w ciemnej alejce, ale był to jedynie Clayface. Batman uwierzył w śmierć Tomasa, więc wpadł w furię i chciał definitywnie zakończyć życie Jokera. Od tego czynu powstrzymał go Gordon, pomimo tego, że klaun niegdyś zabił jego żonę i córkę. Joker wylądował w azylu Arkham, gdzie pewnej nocy odwiedził go zabandażowany mężczyzna, którym okazał się być Two-Face. Joker był również głównym antagonistą serialu animowanego Batmana z 1992 roku i The New Batman Adventures z 1997 roku. Był też drugorzędnym antagonistą w filmie animowanym Batman, Maska Batmana oraz głównym antagonistą w Batman Powrót Jokera. Podobnie jak większość jego inkarnacji, Joker jest największym wrogiem Batmana, śmiertelnie niebezpieczny i ma skłonność do robienia okrutnych żartów. Jest to pierwsza wersja tej postaci, która działa u boku Harley Quinn, ponieważ serial Batman był debiutem tej postaci. Często zdanie dla niemiły, znęca się nad nią i manipuluje nią, aby poprawić sobie humor. Dowiedzieli się przy tym największych sekretów Batmana, w tym jego tożsamości. Nagrał wszystko, Batman zjawił się w opuszczonym azylu Arkam i zobaczył, co Joker zrobił Timowi. Joker i Batman stoczyli walkę, w której ostatecznie klaun przebił nożem nogę Batmana. Dał Timowi pistolet z lagą bank, aby zabić Batmana. Ten jednak wahał się ze strzałem, aż w końcu wycelował w Jokera i zastrzelił go, na co Joker powiedział, to nie jest zabawne, po czym zmarł. W cenzurowanej wersji, zamiast zastrzelić klauna, Tim rzuca się na niego i popycha Jokera do pewnego płynu. Niestety, Joker poślizgnął się i pociągnął za dźwignię, co poskutkowało jego śmierć od porażenia prądem. W wersji z 2019 roku, Joker nazywa się Arthur Fleck, jest niestabilnym, psychicznie nieudanym komikiem, który po swoim wielkim braku sukcesu i szacunku traci zdrowie psychiczne, aż staje się społecznym anarchistycznym, nihilistycznym i psychopatycznym geniuszem zbrodni zwanym Jokerem. W tej wersji dąży on do stworzenia anarchistycznego buntu przeciwko bogatym mieszkańcom Gotham City i chce sprawić, aby Gotham uśmiechnęło się na jego sposób. Tak więc to koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. W tym odcinku chciałem Wam tylko przybliżyć postać Jokera. Do głębszej analizy pozostawiam wam filmy, seriale i komiksy.